Dzień dobry, witajcie. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj mam przyjemność gościć wyjątkową osobę, fachowca, który od ponad 10 lat jest związany z nami, pani magister Katarzyna Szymoniak. Dzień dobry, Kasiu. Witam wszystkich. Kasia prowadzi w Sopocie, w naszym pięknym Sopocie, nasz gabinet partnerski, gabinet fizjoterapii, gdzie pracuje zespół fachowców. Jest was łącznie? No, jest około 6 osób, ale mam też studentów, których szkolę. Współpracuję z uczelniami trójmiejskimi oraz z UCK w Gdańsku, UCK w Bydgoszczy, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Wyższą Szkołą Zdrowia, skąd również pozyskujemy kolejnych pracowników, kolejne ręce do pracy. Także pacjenci mają bardzo dobrą sytuację w tej chwili, ponieważ są rehabilitowani przez fizjoterapeutów, a jako bonus dodatkowy mają jeszcze usługi ze strony studentów trójmiejskich uczelni. No, sporo tego. Powiedz, Kasiu, o twojej historii. Jak to się stało, że poszłaś w tą stronę zawodowo i od tylu lat, od ilu to już? Od 83 roku. Od 83 roku. Najłatwiej mi jest tak policzyć, że miałem wtedy 8 lat. Teraz mam 47, czyli 39 lat pracujesz w zawodzie, tak? No tak, niestety jestem emerytką. Ale, czemu niestety? Ale cały czas, no, ze względu na wiek, już dosyć poważny, ale czuję się świetnie i dalej pracuję i mam zamiar jeszcze popracować parę lat. Pomagają mi w tym peptydy kolegę Norybiego między innymi. No właśnie, o tym chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć, ale powiedz nam na początku, jak to się stało, że stałaś się fizjoterapeutą? Otóż moja droga życiowa wiązała się ściśle ze sportem. Od 10 roku życia trenowałam piłkę siatkową. Przechodziłam wszystkie szczeble, od mistrzostw miejskich, wojewódzkich, mistrzostwa Polski. I tam zainteresowali się mną fachowcy z Gdańska. Zaproszono mnie do Gdańska i trenowałam w Gdańsku wiele lat jako główny filar zespołu. Z Gdańska zdobywałam różne poszczególne szczeble właśnie w ekstraklasie. Byłam też 5 lat w kadrze Polski. No i niestety w momencie, kiedy byłam u szczytu kariery, kiedy kluby, można powiedzieć, pukały do moich drzwi, między innymi zespół Czarnych Słupsk, który był ówczesnym mistrzem Polski wielokrotnym, grał w pucharach Europy. I właśnie tam bardzo przykra sytuacja mnie spotkała, zerwałam więzadło krzyżowe przednie oraz więzadło poboczne. W konsekwencji tych obu kontuzji doznałam kolejnej, zerwania ścięgna Achillesa. Skończyło to się wszczepieniem gronkowca do szwów wewnętrznych. Miałam reoperację, groziła mi martwica, także no, bardzo był to traumatyczny okres w moim życiu. Na 5 lat totalnie odwróciłam się od sportu, ale zapragnęłam pomagać sportowcom w takich sytuacjach jak ja. W związku z tym porzuciłam Akademię Wychowania Fizycznego, ponieważ no, już też miałam trudności z przekroczeniem niektórych granic i fizycznych. I zdałam na fizjoterapię. I odtąd zaczęła się moja kariera fizjoterapeutyczna. I muszę powiedzieć, że miałam wiele możliwości pracy wtedy ze sportowcami, ponieważ byłam dosyć znaną osobą w Trójmieście. Jednak odmawiałam. Poszłam do zwykłej pracy w zwykłej przychodni ze starszymi osobami. I tak to się zaczęło. Powrót do sportu nastąpił w momencie, kiedy pracowałam w Lekarskiej Spółdzielni Medycyny Specjalistycznej, właśnie z ortopedami, z chirurgami naczyniowymi, z całym sztabem bardzo wybitnych fachowców. I właśnie od jednego z nich dostałam propozycję współpracy z Sopockim Klubem Tenisowym. Odbywały się wtedy Mistrzostwa Europy i zajmowałam się kadrą Polski tenisistów. Z bardzo dobrym efektem, byłam chwalona.
mieliśmy przez fizjoterapeutów, znaczy miałam licencję fizjoterapeutyczną na turnieju również ATP, i to spotkało się z bardzo dobrym oddźwiękiem ze strony trenerów kadry narodowej Polski, a wtedy grały takie nazwiska, które dopiero później stały się sławne, czyli to są takie nazwiska, kiedy byli jeszcze nastolatkami, się śmiałam, wpiszcie mi się do Złotej Księgi, bo później się nie dobiję i faktycznie odwiedzają mnie, mam z nimi kontakt, ponieważ przyjeżdżają też do Sopotu. W tej chwili nadal współpracuję z tenisowym klubem, również ze swoją ekipą. Sprawujemy opiekę fizjoterapeutyczną nad różnymi turniejami typu właśnie Mistrzostwa Świata Polonii, Mistrzostwa Polski Młodzików, weteranów. Także jest tego bardzo dużo. Wspomnę... To zresztą widać u Ciebie w gabinecie, tych zdjęć ze znanymi nazwiskami jest naprawdę sporo. To nie są dwa, trzy nazwiska, tego jest sporo i to robi ogromne wrażenie. To są i tenisiści, i sportowcy z różnych dziedzin. Zajmowałam się treflem, prokomem, koszykarzami. W zasadzie nie mogę wymienić i siatkarki, i lekkoatleci. Wszystkie dziedziny, triatloniści, między innymi mistrz triatlonu, mistrz Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo osób, no nie będę tutaj wymieniała, ale trudno wymienić dyscypliny sportu, którymi się nie zajmowałam. Byli wśród nich właśnie też pływacy, maratończycy po ciężkich startach, między innymi w maratonach rzeźnik. Nie było. Kasiu, tak? Wrócimy sobie konkretnie do pewnych przypadków, bo masz tych przypadków mnóstwo. Wybraliśmy trochę z tych przypadków, żeby je pokazać dzisiaj, bo to jest niesamowicie interesujące. To są często przypadki takie, które nie rokowały, a ci ludzie dzisiaj chodzą, funkcjonują dzięki Twojej pracy i dzięki preparatom Nutrivi. I teraz pozwolę sobie zapytać Cię, jak to się stało, że zaczęłaś poszukiwać jeszcze innych rozwiązań, właśnie suplementacji, czegoś wyjątkowego, czegoś, co będzie naprawdę działało, bo wiemy, że nie wszystko, co jest na rynku, działa i daje efekty oczekiwane. Jak zapewne się domyślasz, jeżeli mój gabinet funkcjonuje w Sopocie, a miałam w międzyczasie również jeszcze inne cztery gabinety w Trójmieście, to do moich drzwi pukały różne firmy. No bo wszystkim się kojarzy, że dobrze, tutaj jest fizjoterapia, to pewnie można coś zaoferować. Wszystko testuję na sobie, na swoich najbliższych i dopiero wtedy mogę coś zaoferować. Mogę ci zagwarantować, że próbowałam różnych środków, niektóre zostały przy mnie, no nie chcę tu wymieniać firm, ale firma Wellu nie jest jedyną firmą, z którą współpracuję, wybieram wszystko co najlepsze, jednak przy firmie Wellu na pewno zostanę, będę jej wierna, ponieważ efekty mam ze strony swojej rodziny, poprzez córkę, wnuczkę, drugą córkę. Osobisty bardzo przypadek mojej tragedii życiowej z mężem również przybliżył mnie do peptydów. Ja sama stosuję przy swojej kontuzji, o których wspomniałam, stosuję regularnie. Dzień bez peptydów jest dniem straconym. Wstaję, zaczynam od serum peptydowego, rozrabiam sobie drinka z saszetek fizjosporta naprzemiennie z holistikiem, ponieważ w tej chwili jest okres jesienno-zimowy, więc jest to bardzo korzystne dla naszej immunologii, jak również jestem zakochana w getapie. To są takie rzeczy, które stosuję osobiście, oprócz również kremów, serów i no tak dalej. Jak jesteśmy przy kremach, serach, bo historia, z tego co mi wiadomo, zaczęła się od dość trudnej sytuacji, z jaką przyszło się mierzyć twojej córce, Agacie, prawda? No życie nie oszczędza naszej rodziny od różnych przypadków.
I tak faktycznie, mam dwie córki bliźniaczki. Wspomnę, że jedna jest fizjoterapeutką, tak jak ja, druga jest kosmetologiem, także też używają jak najbardziej w swoich już odrębnych gabinetach produktów Nutrivi, Larensa, generalnie wszystkich produktów z grupy Well You. I faktycznie córka Agata miała operację na otwartym sercu. No jest to, w tamtym czasie była to operacja bardzo drastyczna, ponieważ polegała na przecięciu klatki piersiowej, przecięciu przymostkowej części z żebrami. W związku z tym no, ta klatka była później drutowana, pozostała bardzo brzydka blizna, nieestetyczna. I jako Agata, jako przyszły kosmetolog, bardzo się tą blizną martwiła. Chciałam jej pomóc w tym. No i trafiłam na produkty w tym czasie. Były to tylko żele, nie było suplementacji. Jednak stwierdziłam, że trzeba skorzystać z szansy. I chciałam powiedzieć, że była to blizna... Przepraszam, doprecyzuję. Żele, tak. Czyli peptydy kolagenowe w żelu. Peptydy tak? kolagenu rybiego. W postaci żelowej. Do aplikacji zewnętrznej. Tak. Kiedyś mówiło się o kolagenie, że jest białkiem, że nie przenika. Jednak no, wyłonione z kolagenu peptydy spowodowały właśnie reakcje różnego rodzaju, bardzo pozytywne. No właśnie. A jak długo to trwało i jak dzisiaj wygląda Agaty blizna? Blizna właśnie z przerośniętej, nieopalającej się, sino-czerwonej, wypukłej, stała się spłaszczona, zniwelowała się praktycznie do zera. Mało tego, opala się, więc jest prawie niewidoczna. I mam wiele przypadków właśnie oparzeniowych. W tej chwili mam chłopczyka, który przyjeżdża specjalnie z mamą z Lublina na takie właśnie terapie dwu-, trzytygodniowe i efekt jest no, fantastyczny. Czyli tych przypadków jest znacząco więcej. Przy tym używamy oczywiście peptydów do tego. No, no tak, bo to już nie tylko sam czyli żel tam, tam już trzeba użyć fonoforezy lub jonoforezy, jeżeli są takie przerosty, jeżeli są duże wzrosty. No, oczywiście stosujemy całą fizjoterapię z terapią narzędziową, terapią manualną, ale kluczowy też jest zabieg fonoforezy z użyciem Reaper żelu. A do opracowywania tego typu bliznowców stosujemy SOS-a, który sprawdza się w każdej sytuacji pooperacyjnej. Kasiu, a dopytam cię w tym momencie, czy jeśli byś miała do czynienia z takim przypadkiem, nie byłoby dostępu do jonoforezy, to i takie dziecko aplikowalibyśmy ten żel peptydowy w domu, w warunkach domowych często. Czy również by były efekty? Tak, są, dlatego że mama przyjeżdżając do nas zakupuje sobie na zapas, instruujemy jak ma stosować i stosuje serum peptydowe, Reaper żel i SOS. No ja mam przypadki, że pacjenci nie mogą przyjeżdżać, więc w warunkach domowych trzeba to zrobić. Czyli wtedy działasz jako konsultant de facto? Konsultant, oczywiście, dobieram. Tak? Dobierasz odpowiednie produkty, konsultujesz to przez telefon i tacy ludzie korzystają w warunkach domowych z tych produktów i mają również efekty. Tak. Mają również efekty. Mam sytuację też, że sportowcy wyjeżdżają, więc są poza zasięgiem no tak. gabinetu, więc też dostają. Każdy pacjent, u którego stosujemy fonoforezę czy jonoforezę na bazie Reaper żelu, dostaje karton z Reaper żelem, bo to jest jego własność i ma za zadanie smarować sobie trzy razy dziennie tymi preparatami. W ten sposób pomaga nam w terapii. Świetnie. A wróćmy może w takim razie do przypadków w twojej rodzinie. Bo mówiłaś, że przekonałaś się do tych preparatów na własnej skórze. Na początku była to Agata, tak? Ten przypadek już omówiliśmy. Na własnej skórze. Agaty córeczka miała poparzoną rączkę.
I to jest zdumiewające, ponieważ położyła na rozgrzaną płytę rączkę. Ból był niesamowity. Dziecko no, spazmastycznie płakało. Całe szczęście, że babcia miała w torebce serum peptydowe, bo w innym przypadku powinniśmy pojechać na SOR z tym oparzeniem. Mówimy o tym serum peptydowym. O tym serum peptydowym. Tak, tylko w formie mniejszej torebkowej. No tak, tak. To serum peptydowe zastosowałyśmy na rączkę bezpośrednio, po czym na jałowy kompres też namoczyłyśmy serum peptydowym i przyłożyłyśmy na noc. Co się wydarzyło? Ku naszemu zdumieniu dziecko spało całą noc spokojnie, co było dla nas niewyobrażalne. I następnego dnia była uśmiechnięta, w ciągu 3 tygodni dosłownie rana poparzeniowa zniknęła. A jakie produkty stosowałyście przez te 3 tygodnie? Stosowałyśmy właśnie te 3. Serum peptydowe, Repair Gel i następnie SAS. W momencie, jak już się ta... No tak, żeby natłuścić porządnie. Natłuścić, bo wtedy już są te efekty ściągania, no tak. Więc w każdej... ranie oparzeniowej, w każdym bliznowcu. SOS jest moim number one, że tak powiem. No tak, tam trzeba pracować nad elastycznością, nad rozciągnięciem tego. Zresztą też współpracowaliśmy z Fundacją Poparzeni i muszę powiedzieć, że która jest prezesem tej fundacji, która wielokrotnie była nagradzana nawet przez naszą panią prezydentową, zachwalała bardzo SOS-a, ponieważ wtedy sprowadzano z wielu krajów, ze Stanów, z Francji różne preparaty. No i twierdzono, zresztą przysyłane osoby przez panią Jolę do mnie, do gabinetu, też kupowały i twierdziły, że nigdy nie spotkały się z równie dobrym produktem. Tych przypadków w twojej rodzinie było więcej? No, kolejnym przypadkiem jest Emilia, która jest po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Fizjoterapeutka, która świetnie zdawała sobie sprawę, co się stało. Jest instruktorem narciarstwa, jest byłą reprezentantką Polski w pływaniu, więc to peptydy też jej są niezbędne do życia w tej chwili. No i tutaj wszystkie etapy też rehabilitacji były prowadzone z naszymi suplementami, z Repair Gelem, z serum peptydowym i SOS-em oczywiście do terapii manualnej po rekonstrukcji. Najbardziej taki najtrudniejszy przypadek dotyczy twojego małżonka, prawda? Tak. To jest historia wręcz wzruszająca. Bo znam ją, mieliśmy kontakt wielokrotnie, kiedy twój mąż zachorował i no, opowiedz nam o tym może w kilku słowach. Mój mąż miał wypadek, pracował ze mną w gabinecie jako fizjoterapeuta. Wypadek miał, jak to się zdarza w życiu, prozaiczny i zdarzający się najczęściej w warunkach domowych. Wyszedł na zewnątrz, do sąsiada, schodził z bardzo wysokich schodów bez poręczy. Była to pora właśnie taka jesienno-zimowa i poślizgnął się, spadł, doznał wieloodłamowych złamań ręki, wszystkie żebra miał złamane, nogę, ale najgorszą sytuacją był krwiak mózgu. No i nie wyglądało to jeszcze tak źle, ponieważ lekarze zastosowali heparynę drobnocząsteczkową, ich krwiak się wchłaniał. Jednakże niestety heparyna została przedawkowana. Podobno się to zdarza, tak twierdzą lekarze. I dostał bardzo rozległego udaru krwotocznego mózgu. No i w zasadzie żegnał się z nami, miał świadomość, a na ogół zawsze czuł się doskonale, jest bardzo silnym mężczyzną i jak mówił, że umiera, to faktycznie tak się działo. Był w bardzo złym stanie. Lekarze mówili o nim w czasie przeszłym, w formie był. Zresztą wypisano go na noszach z kroplówkami podłączonymi niechodzącego. Więc 7 miesięcy trwała jego walka o życie i zdrowie. Moi koledzy, fizjoterapeuci, lekarze, znajomi
Już w tej chwili się śmieją z tej sytuacji, że wiedział, z kim się ożenić. Ale muszę przyznać, że niebagatelną rolę odegrały tutaj peptydy kolagenu rybiego, które zaordynowałam od razu po upadku, po to, żeby nastąpił szybszy wzrost kości. Tak jak u wielu moich pacjentów, ku zdumieniu lekarzy prowadzących. No i tak się stało, a jakby bonusem dodatkowym było to, że peptydy osłoniły nerwy, tak? Czyli spowodowało to, że nie ma niedowładów, że nie miał nigdy odleżyn. Ku zdumieniu, jak jechał na rehabilitację do Jantara, musiałam dosłać wyniki i zaświadczenia, że jest samodzielny, nie ma odleżyn i wszystko z nim jest dobrze, że może się obsłużyć. Ponieważ z wypisów i z tego, co się stało, jak lekarze czytają, no widzą człowieka leżącego z sondą w nosie do karmienia i z odleżynami. Myślę, że no to jest duża sprawa. Kiedyś zabrałam męża pierwszy raz do Elbląga na spotkanie z Amazonkami. I tak jak zawsze się dystansował od tych spraw Welliu, chociaż też uczestniczył w paru wyjazdach, to muszę powiedzieć, że tam było chyba 200 albo 300 osób, też po przejściach. Prowadziła wykład Mana Manowska, później ja. I mój mąż się włączył i muszę powiedzieć, że skradł nam show, ponieważ dostał oklaski na stojąco, ponieważ faktycznie no, ten przypadek jest ewenementem. Mąż funkcjonuje, chodzi. Normalnie funkcjonuje, bez niedowładów. Osłonki mielinowe nerwów są z kolagenu, więc peptydy prawdopodobnie spowodowały to, że uratowały go przed niedowładami. Taka jest teoria, tak? Ja nie mówię, że tak jest na pewno. No tak, bo mówimy też o tym, o jego silnej woli, o jego pracy dużej włożonej, o mojej pracy, ale myślę, że niebagatelną rolę spełniły peptydy. No niewątpliwie tak, bo tych przypadków podobnych, czasami wręcz spektakularnych przypadków mamy więcej, więc badań sensu stricte takich naukowych nie przeprowadzono, ale przeprowadzono mnóstwo badań naukowych nad zastosowanie peptydów rybich w innych obszarach i wiemy, że mają niesamowity wpływ na nasze zdrowie w wielu obszarach. Kasiu, ile lat ma twój mąż? 65. 65 lat. Tak poważna kontuzja, cały szereg chorób później wynikających z powikłań różnych. I twój małżonek ci funkcjonuje, chodzi i jest normalnie zdrowy. Znaczy, no nie jest zdrowy, ma określoną grupę. Tak. Według tego, co się stało, ale w stosunku do innych z takimi samymi obrażeniami i z takimi samymi, po takich samych przejściach osobami, to funkcjonuje doskonale. Jedyne, co zostało, to jest zaburzenie równowagi, ponieważ to się odbyło na muszczku, więc tam jest błędnik, ale funkcjonuje. Dzięki temu mogę tutaj być, nie potrzebuję opieki, absolutnie jest samodzielny. Super, gratuluję. No dobrze, to skupmy się w takim razie na przypadkach, na innych przypadkach. Masz dość bogatą dokumentację wielu przypadków, które jestem przekonany, nasi widzowie będą chcieli się zapoznać, jak ten przebieg wyglądał, jaką rolę odegrały produkty Nutrivi w tym. Zapraszamy na drugi odcinek.